Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i w tym wideo powiem Ci, czy masz jakąś szansę odzyskania prawa jazdy, jak jesteś osobą z niedowładem kończyn dolnych. Dzień dobry, mam do Pana doktora pytanie odnośnie prawa jazdy kategorii BC terminowego. Byłem kierowcą zawodowym 4 lata, ale kilka lat temu doznałem wypadku komunikacyjnego i jestem teraz osobą niepełnosprawną. Mam uszkodzony rdzeń kręgowy, niedowład kończyn dolnych, ręce na szczęście są sprawne. To prawo jazdy było ważne do października 2010 roku. Jakie dokumenty potrzebują do badań na przedłużenie tego prawa jazdy, jaki jest ich koszt? Proszę o odpowiedź i pozdrawiam. Także odpowiadając na to pytanie, na pewno nie masz tutaj szansy, jakiejkolwiek szansy na odzyskanie prawa jazdy na ciężarówki lub na autobusy, jeżeli takie miałeś kiedyś. Natomiast kategoria B, czyli osobówki, jest oczywiście możliwa, ale pod jednym warunkiem, a mianowicie warunkiem jest tym dostosowanie pojazdu do Twojego schorzenia. No, na szczęście są już auta, które pozwalają wyłącznie na prowadzenie przy pomocy rąk. No, oczywiście muszę wpisać stosowny kod ograniczeń do prawa jazdy, jest to bodajże kod 107. Także nawet poważnego stopnia niepełnosprawność nie wyklucza w tej chwili bycia kierowcą samochodu osobowego. No, jeżeli chodzi o koszt, w przypadku mojej firmy jest to 120 zł, ale wymagam niestety pełnej dokumentacji ze wcześniejszego leczenia. Natomiast jeżeli Ty masz coś ciekawego do powiedzenia w tej sprawie, czy miałeś podobną sytuację, jesteś po jakimś wypadku, zapraszam Cię oczywiście tutaj do komentarza tego filmiku pod spodem. Możesz oczywiście wejść tutaj na moją stronę badania lekarskie kierowców.pl, gdzie omawiam inne właśnie podobne ciekawe historie, takie w sumie z życia wzięte. Jeszcze raz mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.